23 grudnia, jak co roku, w klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano wigilię dla samotnych członków spółdzielni, by stworzyć dla nich rodzinną atmosferę świąt. To jest już długoletnia tradycja. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że cieszy się to coraz większą popularnością. Niestety w dniu dzisiejszym już musieliśmy ograniczyć ilość osób, że tak powiem, do 100 osób, bo taka jest pojemność sali i już ponad to nie możemy przyjąć chętnych. A stale osób samotnych przybywa. Jest to naprawdę tradycyjna kolacja wigilijna. Są wszystkie potrawy wigilijne i tego się trzymamy. Proszę zauważyć, że również staramy się to robić w okresie dokładnie 23, dzień przed Wigilią, żeby to dla tych osób samotnych była prawdziwa Wigilia. I tego się trzymamy przez te wszystkie lata, z tym, że tak jak powiem, na początku tych osób było 40-50, potem to systematycznie rosło i od 4 lat niestety jest to pełna pojemność sali i tu się już nic większy nie da zrobić. Cieszy nas to i z wielkim wzruszeniem, ja to już 22 raz spotykam się z tymi ludźmi, ale za każdym razem mam tremę, tak jakbym to rozpoczynał dopiero wczoraj. Jedynym ich, że tak powiem, towarzyszem w tą Wigilię to jest telewizor z reguły, a tutaj mają szansę spotkać się z innymi ludźmi, którzy są w tej samej sytuacji, są osobami samotnymi. Ci ludzie tutaj przychodzą, spotykają się ze znajomymi, porozmawiają sobie, pospowają kolędy, a w domu siedzą czasami zamknięci, popłakują gdzieś tam w kąciku, a tu mają otwarte, mają kolacje przygotowane tradycyjnie, tak jak na polskich stołach. No i jest otwarte na świat, przychodzą. To dla nich jest największe. Oni odchodząc tutaj wieczorem, czy na drugi rok też możemy przyjść? Tak, możecie przyjść. I dlatego to powinno trwać. To powinno trwać, bo to jest potrzebne dla tych ludzi, którzy los jakoś tak doświadczył, że nie mają nikogo bliskiego koło siebie.